Czas na rozstrzygnięcie konkursu. Witajcie. Wiem, długo trwało, bo dużo pracy mam zawodowo i nie wyrabiam się z czasem na nagranie filmów. Dlatego rozstrzygnięcie dopiero dzisiaj. Jest sobota. Jest piękny dzień, więc postanowiłem wybrać się w miejsce, gdzie bardzo dużo filmów się zaczęło. Nasza przygoda z YouTube'em też jest mocno związana z tym miejscem, a bardzo dawno tu nie byłem. Jestem w Wesołej, w lasach na poligonie. Odwiedzić stare śmieci i nagrać filmik rozstrzygający konkurs na 2000 subów, której nagrodą był nóż od Tomka Plicha. YouTube to przede wszystkim zabawa. Mamy się dobrze bawić. Mamy rozwijać swoje umiejętności, możliwości. A jednocześnie YouTube to niewątpliwe medium, które pozwala na to, aby inni użytkownicy mogli skorzystać z wiedzy, z jakiegoś doświadczenia, z jakiejś pasji. A może zarazić się jakąś pasją przede wszystkim od innych YouTuberów, od innych pasjonatów. Konkurs, który Paweł wymyślił, którego pozdrawiam serdecznie, a mamy mało czasu ostatnio, żeby się spotkać gdzieś w lesie. Może dlatego wybrałem się w miejsce, gdzie spędzaliśmy pierwsze nocki, gdzie testowaliśmy w zasadzie pierwsze nasze noże i inny szpej. Konkurs wymyślony przez Pawła miał być od takim pomysłem na konkurs. Po prostu. Po prostu wymyśliliśmy sobie, że kryterium będzie nakręcenie filmu. Niechcący zupełnie. Naprawdę niechcący. Okazało się, że nasz konkurs to nie tylko od proste nakręcenie filmu, ale także, a może przede wszystkim wyzwanie. Nasza ławeczka wciąż jest. Naprawdę, słuchajcie, zupełnie niechcący. Nasz konkurs dał nam, może przede wszystkim mnie, bardzo wiele do myślenia i do analizy, jeżeli chodzi o nasz kanał na YouTube i w ogóle jeżeli chodzi o YouTube. A do tego wyskoczył trochę poza ramy zwykłego konkursu. To znaczy wyzwanie, które postawiliśmy w ramach konkursu, z mojego punktu widzenia stało się wyzwaniem mocno psychologicznym. Tak naprawdę nagle z prostego konkursu stało się to eksperymentem socjologicznym. Nie wiem. W konkursie wzięło udział 11 osób. 11 filmów na różnym poziomie, dlatego że w konkursie wziął na przykład udział Konrad, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Konrad prowadzi kanał Gotowy na Jutro. Bardzo lubię jego filmy. Jego kanał był chyba przed naszym jeszcze. Jak gdyby jego kanał jest nastawiony głównie na działalność preperską, ale bardzo lubię Konrada filmy i on już jak gdyby był obeznany trochę w temacie. Pozdrawiam też Michała, czyli Edecowy Zawrót Głowy, który dopiero co zaczął prowadzić kanał,
który jak gdyby zadawał nam też sporo pytań dotyczących prowadzenia kanału, gdzieś tam się wkręcił, bardzo fajnie, ale o tym powiem jak gdyby zaraz. Dlaczego uważam, że bardzo fajnie? Oraz mnóstwo osób, no poza tym 9 osób, wydaje mi się, że jakiegoś wielkiego doświadczenia z YouTube'ami nie mają, a może o tym nie wiem po prostu, które też zdecydowały się wziąć udział w konkursie, za co wszystkim Wam bardzo dziękuję i do wszystkich Was, którzy wzięliście udział w konkursie, a przede wszystkim do tych, którzy nie mają doświadczenia z YouTube'em, do których mam olbrzymi szacunek, dlatego że to nie jest proste. My wiemy o tym. Kilkoro z Was też się przekonało o tym, że jeżeli chodzi o lajki, to spoko. One spływają. Ale jeżeli chodzi na przykład o komentarze, czy jakieś dyskusje, czy to na Facebooku, czy na YouTubie, to powinniście dostrzec, że w bardzo wielu przypadkach jest to dyskusja pomiędzy malkontentami, a językowymi purystami. To jest smutne, dlatego że w bardzo wielu przypadkach zdarza się rzeczywiście tak i jestem bardzo z tego zadowolony, że są filmy, pod którymi toczą się dyskusje merytoryczne albo toczą się dyskusje edukacyjne, tak? To znaczy użytkownicy wymieniają się swoimi własnymi doświadczeniami, poszerzając merytorykę filmu, która również jest oceniana różnie, ale jak gdyby ta rozmowa, która odbywa się w komentarzach, często jest rozszerzeniem merytoryki filmu, jak gdyby poszerzeniem hobby, możliwości porozmawiania ze sobą różnych użytkowników. A są filmy, gdzie tak naprawdę wypowiedzi w komentarzach no są, nic nie wnoszą do sprawy, tak? Dlatego ten konkurs stał się na tyle ciekawy, że ani nie moderowałem nic w czasie konkursu, ani nie wyrzucałem żadnych komentarzy, ani nie ingerowałem w żadne komentarze, dlatego że chciałem, żebyście sami przeczytali i zobaczyli, jak wygląda to od strony YouTubera. YouTube to bardzo fajna zabawa, ale też dosyć dużo pracy, żeby stworzyć materiał, który będzie ciekawy. On nigdy nie będzie ciekawy dla wszystkich widzów, ale żeby stworzyć materiał, który będzie ciekawy, trzeba naprawdę w to włożyć sporo pracy. Mam nadzieję, że osoby, które wzięły udział w konkursie, będą chętne i skłonne do tego, żeby założyć swoje kanały, czy może kontynuować jakieś nagrywanie filmów, dzielenie się swoim hobby, bo uważam, że na polskim YouTubie jest za mało ludzi, którzy przekazują swoje hobby innym ludziom. Znaczy, mówię tutaj głównie o jakiejś takiej tej społeczności edecowo, szpejowo, bushcraftowo-preperskiej, tak? Bo jak gdyby nie wnikam w inne tematyki. Uważam, że powinno być nas więcej. Uważam, że nawet kilka filmów nakręconych na temat tego samego szpeju, czy tego samego tematu, może uzupełniać się merytorycznie i powinno dawać kolejnym osobom jakiś materiał, jakąś wykładnię, czy może jakieś wsparcie do rozwijania własnego hobby, do brania udziału jak gdyby w tej społeczności. Chciałbym, żeby ta społeczność rozwijała się w kierunku pozytywnym, bo ogólnie ruch jest pozytywny, nie szkodzący nikomu, tak, wręcz rzekłbym, że bardzo pożyteczny. Jak gdyby pozostawiam Wam tą ocenę, zarówno tego, w jaki sposób traktowane są materiały na YouTubie, jacy są użytkownicy oraz jaki jest odzew na Wasze filmy. Wracając do konkursu, bardzo Wam wszystkim dziękuję za wzięcie udziału w konkursie. Oczywiście nagroda. Gdzie jest nagroda? Gdzieś w czeluściach mojego plecaka. Słuchajcie, nóż, który wybraliście sami jako nagrodę w konkursie, leci do autora filmu o patyku. Nie będę ukrywał, że bracie, sprawiłeś zwarcie w moim mózgu, jak zobaczyłem twój materiał. Wiedziałem, że jesteś faworytem. Między innymi dlatego się nie udzielałem w ogóle, jeżeli chodzi o konkurs, dlatego że
ciężko być w takich przypadkach bezstronnym. No ja również obstawiałem film o patyku i nie udzielałem się, żeby w jakikolwiek sposób nie wpływać na wyniki konkursu. Nóż jest twój, skontaktuj się z nami w taki sam sposób, jaki kontaktowałeś się przy wysyłaniu filmu. Podasz nam dane do wysyłki, ja ten nóż wyślę, jeżeli dobrze pójdzie, to w poniedziałek, ale jeżeli nie, to w środę, dopiero dlatego, że mam kalendarz dosyć mocno tam zatłoczony na przyszły tydzień, ale obiecuję ci, że w przyszłym tygodniu ten nóż dostaniesz, jak tylko się z nami skontaktujesz, no do poniedziałku to byłoby najlepiej, tak, bo bym sobie wszystko przygotował. Dziękuję ci jeszcze za jedną rzecz, dlatego, że trochę czasami zapominamy o prostocie. O prostocie życia, o prostocie jakiegoś tam funkcjonowania, funkcjonowania w lesie, funkcjonowania na co dzień. Twój film mocno nam przypomniał o tym, że w zasadzie rzeczy proste mogą być równie przydatne, co rzeczy drogie, skomplikowane, które recenzujemy. Bardzo ci dziękujemy. Odezwij się do nas. Całej reszcie gratulujemy. Słuchajcie, najbliższy konkurs będzie, będą krzesiwa na pewno. Widzieliście chłopaków z Bush Brothersów, jeżeli ktoś subskrybuje ich kanał, był test krzesiw. Również dostaliśmy je do testów. Niestety, ponieważ były one wysłane zwykłym listem, to doszły do nas bardzo późno, bo odebraliśmy je bodajże w tym tygodniu, więc musicie chwilę poczekać, ale będą dwa komplety krzesiw do wygrania. Troszkę musimy się nimi pobawić chwilę i obiecuję, że nakręcę ten film niedługo. Dzisiaj jeszcze mam SE5, więc też niedługo pojawi się recenzja. Będę ją dzisiaj kręcił i będę kręcił też recenzję nerki od Speedpointa, na które też was w niedługim czasie oczywiście zapraszam. Natomiast następny konkurs, ponieważ do wyboru mieliście dwa noże, był nóż od Tomka Plicha i nóż od Tomka Kołodzieja. Obydwa te noże znalazły się w naszej kolekcji i obydwa te noże są przeznaczone na nagrody, więc następny oczywiście okrągły konkurs, czyli na 3000 subów będzie nóż od Tomka Kołodzieja, który leży, czeka grzecznie, aż będzie okazja. Dlatego zapraszam was serdecznie do subskrybowania kanału, do brania udziału w dyskusjach i komentarzach pod filmami. Bardzo podobały mi się, bardzo wam dziękuję za dyskusję i komentarze pod filmem o lajcie H2R Nova, który był ostatnio, przedostatnio publikowany, ok? I co? I do zobaczenia.